Dzień dobry, Fundacja Tradycyjna Polska Wieś, Stanisław Śmiech. Dzisiaj jest 3 sierpnia. Znajdujemy się w Puszczy Białej, pomiędzy wsiami Płusy a Wielgolas. Chciałem dzisiaj tutaj pokazać kapliczki. Kapliczki, a przy okazji zacytować fragment artykułu, ale to za chwilkę. Tutaj, na tym już próchniejącym, dogorywającym ze starości drzewie, znajdują się jeszcze resztki kapliczki. A tutaj obok jest już powieszona nowa. Proszę. Widać. Tak to się prezentuje. O, od spodu gliną ta szybka jest zabezpieczona. Tutaj jeszcze przybliżę kamerę do tej. Skąd się wziął zwyczaj wieszania takich oto niedużych, maleńkich kapliczek? Otóż, jak wspomina w swoim artykule pani Karolina Kasperek, artykuł pochodzi z tygodnika Porad Rolniczych. Link do tego artykułu umieszczę pod spodem albo w komentarzu, albo w opisie filmu. I tutaj cytuję. Wszyscy znamy maleńkie kapliczki w formie szafek czy skrzynek zawieszane na drzewach, płotach, na frontach domów. Wywodzą się od słowiańskich bóstw domowych. Profesor Tadeusz Seweryn wywodzi je od tak zwanego świętego kąta w słowiańskiej izbie, gdzie przebywało bóstwo domowe. Dziś takie kapliczki związane są z prywatnymi intencjami, ale też w miejscach, w których rozegrały się dramatyczne wydarzenia w życiu danej społeczności. Także wieszanie kapliczek jest zwyczajem prastarym, wywodzącym się jeszcze z czasów przedchrześcijańskich. Nie sprawdzałem, jak to wygląda wśród innych tych plemion. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku innych religii. Ale tu, jeżeli chodzi o ziemię polskie, jest to stary zwyczaj, który został, tak jak wiele różnych zwyczajów, świąt, zaadaptowany przez wkraczające chrześcijaństwo, tak? Przypomnijmy sobie, Mieszko I przyjął chrzest. Pierwsza wielka schizma w kościele chrześcijańskim to jest, dokładnie nie pamiętam roku, to jest XI wiek, 1054 rok, coś takiego zdaje się, kiedy to nastąpił rozdział na kościół wschodni i zachodni. I to właśnie jest bardzo piękne, że ten zwyczaj zaadaptowany przez nową religię przetrwał. Są to obiekty ludowo-sakralne. Nie można ich niszczyć. Tak jak to miało miejsce w Stawinodze, gdzie została zniszczona kapliczka, którą powiesił dziadek mojej babki. I tutaj przepiękna, no przecudna po prostu ludowa, sakralna rzeźba na kapliczce takiej. To był przydrożny krzyż, bo tu jeszcze widać ten krzyż za tej rzeźby. Już ją pokazuję. Proszę. Tak to się przedstawia. Tutaj ktoś powiesił biało-czerwoną flagę.
Oczywiście o gustach i kolorach się nie dyskutuje, prawda? Ale no, trzeba przyznać, iż takie obiekty zawierają w sobie walory historyczne, walory kulturowe, walory etnograficzne. Winniśmy im ochronę, nie dewastację. Nie można tego dewastować, trzeba o to dbać. Jak to świadczy o kulturze człowieka? Takie akty, wybryki chuligańskie. I to nie jestem pewien. Tutaj może prosiłbym, jeżeli ktoś jest bardziej zorientowany ode mnie, czy to jest kapliczka słupowa. Do końca nie mam pewności. Ale tutaj jest również w tym artykule, który już cytowałem, jest fragment związany właśnie z kapliczkami słupowymi, tak? Tak, zaraz go zacytuję. Wspomnę tylko jeszcze, że kapliczki słupowe wyrosły na gruncie wywodzących się również z tradycji przedchrześcijańskich kapliczek kłodowych, zdaje się. Jak zwykle errata w opisie filmu. A teraz zacytuję fragment dotyczący kapliczek słupowych. To kapliczki, które wyrosły na gruncie tych stawianych jeszcze przez plemiona prasłowiańskie, które używały słupów kultowych. Na słupach zakończonych daszkiem umieszczane były prochy przodków z ciałopalenia, żertwy dla bogów i inne elementy kultu. Żertwa to jest ofiara taka całopalna. Sporo ich było nad Dnieprem i Wołgą. W średniowieczu popularne były też tak zwane latarnie umarłych, którymi znakowano miejsca wypadków, pobojowisk czy pochówku. Palono w ich latarniach ogień i pełniły one jednocześnie funkcję drogowskazów. One też zmodyfikowały się w późnym średniowieczu w kapliczki słupowe, wyjaśnia Piotr Wypych. A jak już wspominamy o tak zwanych latarniach umarłych, to zachowały się takie w Krakowie i serdecznie pozdrawiam, jeżeli jakimś cudem to ogląda, pana Leszka Grabowskiego z Krakowa, który już od wielu, wielu, wielu lat fotografuje wszystko, co jest związane z Krakowem. Kapliczki, kamienice, krzyże, różne detale architektoniczne. Oprócz tego, że fotografuje to, co jest całą tą architekturę krakowską, cały nasz Kraków, to również dokumentuje wsie podkrakowskie, dokumentuje na tych wsiach obejścia stare, chaty, domostwa. To jest człowiek, to jest ktoś, to jest persona. Szapoba, panie Leszku. A jak już pozdrawiamy, to taka jeszcze jedna dygresja. Pozdrawiamy, jeżeli to ogląda jakimś cudem, panią Monikę Maciewicz, autorkę książki Wiedma. Nie tylko, napisała jeszcze kilka innych utworów. To była pierwsza książka o takiej tematyce, którą przeczytałem. Bardzo mi się podobała. Bardzo mi się podobała. To też było bardzo fajne, że został zacytowany w niej Adolf Kudliński. To też było takie bardzo, bardzo fajne, no, przyjemne, miłe. No dobrze, no to temat, przynajmniej temat kapliczek słupowych mamy omówiony i tych małych drewnianych. Chciałbym jeszcze może wspomnieć, że tak jak tutaj wspomina profesor Tadeusz Seweryn, wywodzi je od tak zwanego świętego kąta w słowiańskiej izbie. A teraz proszę sobie przypomnieć babciną izbę, rodziców, dziadków, pradziadków może. Pamiętacie święty kąt ze świętym obrazem? Konopielka, tam jest to pokazane, tam jest to zekranizowane. To wszystko przetrwało stulecia przetrwało. A wywodzi się jeszcze z czasów dawnych, prastarych, jak stara baśń Ignacego Kraszewskiego. No i dobrze, dzisiaj już 10 minut mojego, że tak sobie pozwolę na wypowiedź taką kolokwialną, ględzenia. 10 minut mojego ględzenia już za nami. To na koniec jeszcze errata do materiału z Grabówca odnośnie figury świętego Jana Nepomucena.
Chciałbym jeszcze dodać, że oprócz tego, jak już wspomniałem, że chroni przed powodziami, to również miał za zadanie ochrony przed ulewami, podtopieniami, burzami i gradobiciami. To by jakby tłumaczyło obecność tej kapliczki właśnie w tamtym miejscu. Bo do Narwi w linii prostej jest 2,5 km, sprawdzałem po zrealizowaniu tego materiału w domu. No dobrze. To zrobimy jeszcze jakieś takie krótkie ujęcie dookoła. Proszę Państwa, jak tu jest cicho. Nie słychać w ogóle żadnych aut, żadnego ruchu samochodowego. Tam, w tamtą stronę jest mniej więcej, wieś Sadykierz. Tam, jak już wspomniałem, są Płusy. Tam jest Wielgolas, a tam jest Obryte. A tam jest chyba Lutobrok. Nie jestem pewien. Tamten kierunek jest na Lutobrok. Zdaje mi się. No dobrze. Proszę. Rozstaje dróg. I znowuż chciałoby się zacytować fragment piosenki Ryszarda Rynkowskiego Na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał. Dziękuję wszystkim oglądającym. Zostawcie proszę po sobie jakiś ślad bytności. Dzięki temu algorytm YouTube'a będzie proponował ten film innym osobom do oglądania. Będzie się wyświetlał innym użytkownikom tegoż serwisu. Proszę o zasubskrybowanie mojego kanału. No i do zobaczenia już w kolejnych materiałach. Pomysłów na materiały mam mnóstwo po prostu. Ale no, ja ze wszystkim jestem sam. We fundacji robię i za informatyka, przecież stronę internetową ja stworzyłem. Ja odpowiadam za fanpage na Facebooku, ja odpowiadam za wszystkie sprawy urzędowe, oficjalne. A, dużo by mówić, nieważne. Do zobaczenia już wkrótce. Kłaniam się nisko. Do widzenia.